Cześć, witam na kanale Video Blog Tech. Dzisiaj test prezentacja i recenzja nowego chłodzenia od firmy Corsair IQ H115 i RGB Pro XT. Kolejne wcielenie dobrze znanego chłodzenia, na np. serii Platinum, H115 i RGB Platinum. Czym się różni? Troszeczkę ustawiony model pod względem technicznym i też rzeczywiście wyglądowym. Jak nazwa sama wskazuje, ma RGB. Zapraszam na ten test, recenzję i prezentację. Tego ios -a. Tak samo jak poprzednik, a może nie poprzednik, bo poprzedni model nadal jest produkowany. To jest jakby mm, inny typ tego samego chodzenia. Występuje w trzech wariantach: 240 mm, H110i, 280 mm, H115i i 360 mm, H150i RGB Pro XT. IQ jest na początku, dodali to IQ, bo to IQ to soft, który steruje całym sprzętem Corsera. Co dostajemy w komplecie? Proszę bardzo, podstawka do wszystkich, praktycznie wszystkich platform, podstawek platform soketów Intela od, 7, 700, od 775 zwyż. Mocowanie do y, AM4 i też y, wszystkich praktycznie podstawek pod poprzednie wersje podstawek Intela, AMD. Komplet śrubek mocujących, zarówno radiator, wentylatory jak też blokopompę do soketu i mamy też zapinkę, raczej znaczy mocowanie do soketów pod tre tak samo jest ona kompatybilna z nowymi podstawkami TRX4X, więc pod nowe TRIPERY też możemy to chłodzenie zamontować, założyć i nimi chłodzić pod SORY. Eee, wentylatory 2 MLS 140, dobrze już nam znane. Tym razem bez RGB, bo producent postawił na lepszą wydajność w tym modelu XT. Dlatego też ten dopisek. Dlatego też na wentylatorach nie ma RGB, ale spokojnie, spokojnie. Blokopompa zmieniona, odświeżona, troszkę wyższa w kolorze czarnym. Ładniej się prezentuje. do Dookoła obwódka z RGB, na górze obwódka z RGB, podświetlane logo producenta. Mamy tutaj chyba 18 albo 16 diod adresowalnych RGB, z tego co pamiętam, więc dosyć sporo. Jak przystało na Corsera, możemy założyć, przyjąć, że ten efekt będzie bardzo płynny i ładny tego RGB, ale oczywiście pokażę Wam, jak działa to RGB w tym chłodzeniu, więc też to zobaczymy za kilka minut. Yy, największym zmianą uległa tutaj tak naprawdę, oprócz wizualnych blokopompy, Blokopompa, a raczej pompa, która jest zamocowana w środku. Ten model został wydany dwa lata teraz, aktualnie, czyli dwa lata po premierze swojego poprzednika, chociaż tak jak mówię, jest jeszcze dostępny na rynku, więc zmieniono pompę, jest bardziej cicha, bardziej wydajna, zmieniono też podstawę, jest nadal miedziana, ale od środka mamy dużo mikrofinów, czyli takich wąskich grzebieni, można tak powiedzieć, alumini miedzianych, przez które przepływa ciecz, te grzebienie poprawiają, przyspieszają odbiór ciepła z procesora. To rozwiązanie jest już od dawna stosowane w blokach do customowego chodzenia cieczą, w blokach na procesory, gdzie te finy są obecne już od dawna. Tutaj to dopiero teraz dołożono. Radiator nadal aluminiowy 280 mm w tym przypadku. Jego gabaryty, wymiary 322 na 137 na 27 mm, więc nadal jest to slimowy radiator. Szkoda, bo modelu XT mogli zrobić tak, w modelu H105 mogli zrobić zdecydowanie grubszy radiator. Byłby wtedy wybór, czy chcemy grubszy, czy chcemy cieńszy w modelu Platinum. A tutaj niestety radiator jest nadal slimowy. Wentylatory, co już powiedziałem, dobrze znane, MLS 140, łożyska magnetyczne, prędkość maksymalna 2000 obrotów, ale jak zobaczcie w teście nie przekroczyły 1600 obrotów pod pełnym obciążeniem procesora po podkręceniu, więc całkiem niezły rezultat. Ich przepływ powietrza to 93 CFM, a ciśnienie statyczne 3 mm H2O, czyli dosyć wysokie, typowo ciśnieniowe wentylatory. Węże łączące pompę z radiatorem są w materiałowym oplocie i mierzą 380 mm długości. Fabrycznie znajdziemy też tutaj położoną na mm, podstawie pastę, jak to w przypadku Corsera bywa. Nie mamy tubki z pastą w komplecie, mamy ją już fabrycznie nałożoną raz na samym początku. Ta pasta jest ciekawym tematem, o którym porozmawiamy sobie na końcu. Zobaczycie, że całkiem nieźle wypadła w testach. RGB. RGB, czyli podświetlenie. Blok wygląda troszeczkę inaczej niż w poprzednich wersjach. Jest cały czarny, z stawką tutaj z boku, z pleksi, pod którą też nam świecą diody adresowalne RGB, tak samo na Topie podświetlane jest też logo Corsera. Ten czarny blok z tym RGB wygląda jakby przyjemniej w porównaniu z tymi srebrnymi blokami, i blokopompami, które były w poprzednich modelach tego producenta. Ustawień i możliwości programu jest dużo. Wszyscy, którzy używają, używają sprzętu Corsera, z podświetleniem szczególnie to, to wiedzą. Jest dużo predefiniowanych ustawień do odnośnie podświetlenia, konfiguracji, linkowania z pamięciami, z innymi akcesoriami Corsera, które są podświetlane. I są połączone z naszym komputerem, żeby to wszystko ładnie współgrało. Można te efekty ustawić pod niektóre gry, na przykład Far Cry'a 5, żeby nam podświetlenie zmieniało się w momencie, gdy na ekranie gry zmienia się też akcja. Także pod względem jakości RGB i możliwości konfiguracji tutaj absolutnie nie mogę nic Korserowi zarzucić. Mamy test na ustawieniach fabrycznych procesora. Temperatura otoczenia 26,1 stopnia Celsjusza, Dosyć ciepłe jest tutaj u mnie, wszystko pozamykane, żeby ograniczyć hałas. Przy pomiarze 4800 MHz ustawienia stokowe w biosie, wentylatory wpięte bezpośrednio do płyty głównej, nie do blokopompy, jak to producent przewidział, żeby mieć porównanie do innych chłodzeń, które testuje na tej platformie. Są ustawione w biosie na, ustawieniach na wartościach stokowych. Czyli tak jak wymujemy z pudełka, na takich obrotach one pracują w pełnym zakresie. Maksymalna temperatura 79 stopni. I teraz, oczywiście to jest test na fabrycznej, porównamy sobie ją później do pasty Grizzly Kryonaut po zmianie. I teraz zrobimy też podkręcenie na 5 GHz, też z pastą fabryczną, też wentylatorami wpiętymi do płyty głównej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało temperaturowo. Mamy 5 GHz, test prawie 15 minut. Za chwilę będziemy patrzeć na temperatury, Otoczenia 26,1 stopnia Celsjusza. Wentylator tak samo wpięty jak poprzednio. Pasta fabryczna, czyli ta, która jest nałożona na blokopompie. 89 stopni, temperatura przy 5 GHz, więc te temperatury nie są złe, jak na procesor ustawiony na 5 GHz. Wszystko zależy oczywiście od sztuki procesora. Możemy trafić na taki, że przy 5 GHz będzie miał ponad 100 stopni i najlepsze AIO go nie będzie w stanie schłodzić. Tutaj jest całkiem przyzwoicie jak na to AIO. Tentator nie pracuje jeszcze na pełnych obrotach, około 1450 obrotów na minutę. Mają maksymalną 1600 obrotów na minutę, więc jeszcze jest pewien zapas do rozkręcenia się. Pasta Grizzly pod blokopompą jest założona. Ustawienia stokowe, obciążenie na wszystkich rdzeniach i temperatura 79 stopni, czyli tak naprawdę identyczna patrząc na temperaturę otoczenia. 62, 62 stopnie, 26,2 stopnia, a procesor oczywiście 79 stopni. Poprzednio mieliśmy 26,1 stopień przy ustawieniach stokowych i paście fabrycznej, więc de facto te, te temperatury są takie same. A podkręćmy go i zobaczymy czy po podkręceniu Gryzli okaże się lepszy czy też nie. I to jest pod ustawionego na 5 GHz na paście Gryzli, dobiega końca. 15 minut za nami. I temperatura 91 stopni przy temperaturze otoczenia 26,1 stopnia Celsjusza, więc jest temperatura otoczenia jest taka sama jak w przypadku 5 GHz i pasty fabrycznej. Więc jest tutaj o stopień cieplej na procesorze z Gryzli. Obydwie pasty nie były wygrzane, a może faktycznie ta pasta, która jest składziona na blokopompach Corsera jest tak dobra, możliwe, że to też z Gryzli na przykład, z tej samej fabryki pasta. Tego niestety nie wiem, moi drodzy. Także wszystkie testy mamy już za sobą. Można przejść do krótkiego podsumowania, na które Was zapraszam. Pomimo tego, że to chłodzenie poradziło sobie z podkręconym prockiem, nawet przy dosyć wysokich temperaturach u mnie w studiu 26 stopni, to jest dosyć ciepło, to pamiętajcie, że zalecałbym jednak wybranie. Tej wersji w rozmiarze 360 mm. Jeżeli mamy już 9900K, jeżeli mamy już 10900K, jeżeli podkręcamy te procesory, jeżeli mamy Ryzena 3950X na przykład, to zdecydowanie 360K zrobi lepszą robotę. Ciekawostka, pasta termo, która była załączona na bloku, fabrycznie położona. Wydajnościowo wyszła lepiej od gryzlego Krajonauta. Nie zwalałbym tego bardzo na margines pomiaru błędu, ponieważ dwa stopnie już nie można traktować. Jako margines pomiaru błędu. Jeden stopień jeszcze można to brać na, przypisać kar, na karp właśnie pomiarowi, marginesowi pomiaru błędu, natomiast dwa stopnie jest już to różnica, która wyraźnie świadczy o tym, że ta pasta jest bardzo dobra. Jeżeli kupujecie to AJO, to zdecydowanie nie ścierajcie tej pasty na blokopompie, tylko ją wykorzystajcie. Nie ma sensu dokupywać innej, według niektórych lepszej. Gryzli Crown jak widzieliście, wypada troszeczkę gorzej z temperaturami niż ten. Przy takich samych ustawieniach procesora 5000 MHz, 1,33 V-Core w biosie. Podczas nagrywania tego materiału z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, bo pytałem, co to jest za pasta. Jest to po prostu nowa Jest to podobno nowa pasta. Jest to niepotwierdzona informacja, ale źródło zbliżone do producenta mówi, że jest to ta sama pasta, która jest składzona na podstawy chłodzenia A500 od Corsera. Czyli XTM50, takie ma oznaczenie swoje, więc całkiem niezły produkt, powiem wam szczerze. Kilka słów jeszcze o wentylatorach, moi drodzy. O ile przy niepodkręconym procesorze radzą sobie bez problemu, zresztą tak samo jak przy podkręconym, ale kultura pracy ich jest na wysokim poziomie, o tyle już się robi głośno, przy nawet bardzo głośno, przy wentylatorach pracujących na wysokich obrotach. Testy, które przeprowadziłem, zresztą mówiłem to w trakcie tych testów, były wykonane na ustawieniach standardowych wentylatorów w biosie, czyli tak jak fabryka dała przy tej płcie głównej, tak one się kręciły. Zdecydowanie przy nich warto pogrzebać w krzywych wentylatorach, bo tracąc na temperaturze jakieś 2-3 stopnie, możemy zyskać naprawdę bardzo dobrą kulturę pracy. Jedynie to wymaga chwileczki, aby pobawić się tymi, tą krzywą wentylatorów i ustawić pod własne preferencje. Wydajność łamane przez temperatury. Chodzenie jest objęte pięcioletnią gwarancją producenta. Kosztuje 700 zł. Jest to dosyć sporo, jak na 280. Nie będę ukrywać, ale w przypadku Corsera niestety te produkty są droższe. Natomiast wydajne i ładnie zrobione, dopieszczone i wykonane z naprawdę dobrej jakości materiału. Więc tutaj płacimy za jakość, za solidność, za wygląd, no i też za wydajność. Pod filmem znajdziecie oczywiście link do tego nowego AIO w sklepie x -Com, więc możecie sobie sprawdzić, ile w danym momencie, w którym będziecie oglądać ten materiał, ono tam kosztuje. Odemy na tego chłodzenia leci moja rekomendacja, bo jak ktoś szuka wydajnego, ładnie wykonanego, dobrze zrobionego, z ładnym podświetleniem RGB AIOSa, to zdecydowanie go mogę polecić. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu, i prezentacji nowego IOSa od Corsarzy IQH115 RGB PRO XT. Coraz dłuższe nazwy nawet robią w IOSach. Ach, ale tą jeszcze prawie zapamiętałem ze ściągu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i poznaję Was w tech.